32 uczniów z 9 szkół z terenu gminy Kozienice wzięło udział w gminnym konkursie recytatorskim zorganizowanym w piątek 16 listopada w Kozienickiej Jedynce. To już 13. edycja cyklu Pory roku w poezji. Tym razem uczniowie zmierzyli się z wierszami polskich poetów o tematyce jesiennej. Przybyłych uczestników i ich opiekunów powitała dyrektor szkoły Maria Sampolińska. Podkreśliła, że konkurs dedykowany jest niepodległej z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Przypomniała też, że celem wydarzenia jest zabawa, nauka i integracja środowiska. Następnie w krótkim programie artystycznym zaprezentowały się uczennice jedynki. Była m.in. wprowadzająca w tematykę konkursu piosenka Kasztany Nataszy Zylskiej w wykonaniu Katarzyny Hałdaś. Mówiłeś, włosy masz jak kasztany i kasztanowy masz oczu blask. Zanim uczniowie przystąpili do prezentacji swoich recytatorskich umiejętności, Maria Sampolińska przedstawiła komisję konkursową, a jej przewodnicząca, wicedyrektor jedynki Danuta Jakubiak, udzieliła kilku wskazówek młodym recytatorom. Apelowała o uśmiechy i spokój wypowiedzi. W skład komisji weszły nauczycielki Wiesława Sitkowska, Jolanta Rutka i Magdalena Wnuk. Uczestnicy oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych, klasy 1-3 i 4-8. Uczniowie prezentowali jesienne wiersze m.in. Wandy Chotomskiej, Doroty Gellner, Tadeusza Karasiewicza, Adama Asnyka i Jana Lechonia. Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów komisja udała się na obrady. Po nich Danuta Jakubiak ogłosiła werdykt i pochwaliła uczestników za bardzo staranne przygotowanie. W kategorii klas 1-3 przyznane zostały 3 miejsca pierwsze dla Julii Nowak z PSP w Wólce Tyrzyńskiej, Żuli Zorzi z Kozienickiej Trójki i Wojciecha Strzalika z Kozienickiej Trójki. Były też 3 miejsca drugie oraz 3 miejsca trzecie. W tej kategorii nie przyznano wyróżnień ani tytułu mistrza recytacji. W kategorii klas 4-8 przyznano również 3 miejsca pierwsze dla Natalii Domaszczyńskiej z PSP w Kociołkach, Piotra Stępnia z Kozienickiej Czwórki i Filipa Kacperka z podstawówki w Piotrkowicach. Było też 5 miejsc drugich i 6 miejsc trzecich oraz 2 wyróżnienia. Podobnie jak w kategorii młodszej nie wyłoniono mistrza recytacji. Oprócz nagród książkowych, medali i dyplomów dla zwycięzców były też dyplomy i medale za udział dla pozostałych uczestników. Nie zabrakło podziękowań dla szkół i nauczycieli przygotowujących uczniów do występów. Konkurs został zorganizowany przez nauczycielki języka polskiego w PSP nr 1 Magdalenę Kalbarczyk i Bogusławę Stawską. Poprowadziła go uczennica klasy 6 Iga Ptaszek. Nagrody ufundowała gmina Kozienice, a upominki prywatni sponsorzy.